Wysokie krycie w drogeryjnej cenie? Zobaczmy, czy to możliwe. Dzisiaj testujemy podkład Liren My Master. Jest to, słuchajcie, wysoko kryjący podkład odmładzający. I od razu tutaj uprzedzę, ponieważ dla mnie to nie jest pierwszy test tego podkładu, więc nie będę Wam tutaj mówić, wow, jakie zrobił na mnie pierwsze wrażenie, albo jakie mam takie, wiecie, pierwsze odczucia, bo nie będę go używać po raz pierwszy. Dzisiaj chcę Wam bardziej pokazać, jak ten podkład się po prostu zachowuje, jaki ma kolor, jaką ma konsystencję, jakie ma krycie, czy oksyduje, czy nie oksyduje i tak dalej, i tak dalej. No i omówić jego właściwości, tak żebyście Wy mogli sobie jakby potem przemyśleć, czy jest to produkt dla Was. Słuchajcie, podkład ma standardowo 30 ml, kosztuje 39,99, czyli 4 dyszki. Ja go też kupiłam w takiej cenie, chociaż widziałam już kilka razy, że właśnie w Rossmanie można go dorwać na jakiejś promocji. Kolory mamy 3, jest kolor nude, natural i beige. Ten kolor, który ja mam, to jest właśnie ten natural. Biorę sobie paletkę i na paletkę trochę wylewam. Dobra, o widzicie? I będę teraz ten podkład sobie aplikować gąbeczką. Zrobię sobie takiego kleksa i z tym kleksem chwilę posiedzę, chwilkę do Was pogadam i za chwilę dołożę drugiego kleksa jakby świeżego, żebyśmy zobaczyły, czy on oksyduje, czy nie. Powiem Wam tak, on idzie w takie żółte tony. Te żółte tony nie są, powiedzmy, bardzo agresywnymi żółtymi tonami, ale jest to raczej właśnie podkład idący w stronę tych ciepłych odcieni niż neutralnych. Mówię cały czas o tym kolorku właśnie natural. Więc jak ktoś poszukuje takich żółtawych odcieni, no to jak najbardziej. Natomiast jak poszukujecie czegoś w chłodniejszej tonacji albo czegoś bardziej neutralnego, no to nie do końca ten podkład będzie solo dla Was ok, jeśli chodzi o kolorystykę. Dobra, tu jest nasza plamka poprzednia, tu jest nasza plamka nowa. No i powiem Wam tak, jest, nie wiem czy Wy to widzicie, ja to widzę na żywo, oksyduje. Nie oksyduje jakoś bardzo intensywnie, ale jednak. Zapach ma taki chyba kwiatowy, coś takiego. No i nakładam go tak, jakbym nakładała u siebie na co dzień, czyli najpierw bym go rozsmarowała. O, właśnie tak jak to robię. Bo on się wtedy bardzo ładnie scala z cerą. Jeśli chodzi o krycie, no to już możemy sobie zacząć wyciągać powoli jakieś wnioski. Bo na przykład, no, czerwień wargową potrafi dość mocno zneutralizować. Natomiast no, tutaj widzicie, mam właśnie pryszcza, normalny pryszcz, dość nowy i no popatrzcie. O, tu możecie zobaczyć, jak ten kolor się ma, nie? Że widać, że on jest taki, no widać, że on jest taki żółty. Za żółty jest dla mnie, ale no trudno, bo ja go na co dzień w ogóle mieszam, ten kolor, z czymś, co mi tę żółtość trochę neutralizuje. I ja generalnie wolałabym mieć troszkę jaśniejszy ten podkład. Wolałabym jaśniejszy, dlatego że jak już potem dodaję, wiecie, bronzer, róż, jakieś kolory na twarz, to nagle się wydaje, że ta twarz jest jakaś taka, wiecie, jakby kapkę za ciemna. Po samym nałożeniu wygląda bardzo, bardzo ładnie. Ma takie, powiedziałabym, satynowe wykończenie. Nie ma w sobie żadnych drobinek takich, wiecie, stricte drobinek jakichś takich perłowych, które miałyby jakoś dodatkowo odbijać światło, nie? Ale wiecie, nie jest taki mega błyszczący, tylko taki jakby, no właśnie, taki satynowy. I bardzo mi się podoba to, jak właśnie wygląda na skórze. To jest jedna warstwa, spróbujemy sobie dobudować krycie. I teraz to krycie spróbuję dobudować w ten sposób, że już gąbkę wezmę i centralnie zanurzę, wiecie, tak w podkładzie.
No i spróbujmy to zwłaszcza zrobić w tym miejscu, gdzie jest pryszcz. Uważam, że jakby na to, jak ten podkład wygląda, to krycie jest naprawdę porządne. Wiecie, o co chodzi, że czasami jest tak, że jest super krycie, ale podkład jest po prostu taki mur, beton, blacha. A czasami jest tak, że jak tutaj właśnie w tym przypadku, czyli że krycie jest naprawdę satysfakcjonujące, a do tego wygląda to wszystko bardzo tak świeżo. I moim zdaniem ten podkład właśnie wygląda mimo wszystko świeżo. No a dodatkowo jakby przypomnijmy sobie, że tak naprawdę moglibyśmy zostać na jednej warstwie, tak? Nic nie dokładać. I ja tak robię, jeśli nie mam żadnych dodatkowych, wiecie, tutaj atrakcji na twarzy, które jakby wymagają korekcji. Jak widzicie, ja już mam twarz, że tak powiem, w całości zrobioną. To jest taki mój go-to makijaż codzienny, taki najzwyczajniejszy, najprostszy. I chcę się z Wami teraz podzielić takimi już podsumowującymi informacjami na temat tego podkładu z Liren, który się nazywa My Master. Tak jak mówiłam, to nie jest żaden test na żywo, ja nie testuję tego produktu po raz pierwszy, nie jestem jakby zaskoczona jego właściwościami, tylko bardziej chcę Wam przedstawić moją opinię już po jakimś czasie użytkowania i po prostu przedstawić Wam jego cechy. To, co ja bym poprawiła w tym podkładzie, to opakowanie, ponieważ, no, szczerze mówiąc, jeszcze Wam tutaj pokażę, no tyle mi się akurat wyłożyło mi się za dużo, no i nie mam teraz co zrobić z tą resztką, no nie? Więc fajnie by było, jakby to był jakiś dozowniczek, którego, no, niestety nie ma. Idąc też za tym, co pokazałam Wam tutaj na tej paletce do mieszania, że widzieliście, ile wylałam na początku tego produktu, ile go zużyłam tak naprawdę na dwie warstwy, więc podkład jest naprawdę wydajny, jakby jest dość mocno kryjący. Czy to jest krycie właśnie mocne, tak jak tutaj mówi producent, że być powinno? Czy to jest krycie średnie plus? To bym tak już zostawiła, że tak powiem, do Waszej oceny, dlatego że ja powiem, jakie jest moje zdanie na ten temat, natomiast jakby w zależności od tego, z iloma produktami miałyście lub mieliście styczność i czy to były bardziej produkty drogeryjne, czy wysokopółkowe, no to możecie mieć różne wrażenia. Często w tych, jakby wiecie, wysokopółkowych produktach to potężne krycie jesteśmy w stanie w wielu produktach znaleźć. I ja mam poczucie, że jesteśmy w stanie znaleźć mocniejsze krycie. Natomiast to krycie, jak na krycie drogeryjne, jest naprawdę, uważam, mocno konkurencyjne. Ja bym go nazwała takim kryciem średnim plus plus nawet, w kierunku do mocnego, bo no, mimo że przy pierwszej warstwie tego mojego tutaj baboka nie przykrył, no to możecie sobie ocenić, jak on teraz tutaj wygląda po dwóch warstwach. Nie dodawałam w tym miejscu żadnego korektora, niczego takiego, a wiecie, jak wyglądał na początku. No oczywiście jakby, no to jest pryszcz, więc pryszcz ma strukturę, struktury nie usuniemy w żaden sposób, natomiast no nie mówimy o strukturze, tylko jakby o zakryciu jego koloru. Ja ogólnie ten podkład polecam sobie przetestować, bo oprócz tego, że jest on łatwo dostępny, to ma naprawdę spoko cenę. Ja go kupiłam bez żadnej promocji, on bez promki kosztuje 40 zł. Czy to jest dużo, czy to jest mało, to każdy sobie odpowiada jakby według swojej zasobności. Natomiast ja na to patrzę w kontekście różnych cen, różnych produktów i ta cena plasuje się gdzieś tak po środku cen drogeryjnych, bo mamy i, wiecie, i podkłady za 20 zł, ale mamy też podkłady za 70-80 zł w drogerii. Więc tak jak mówię, cena gdzieś pomiędzy, jeśli chodzi o poziom krycia, no to myślę, że jest tak jak widzicie, jakby oceniajcie sami, jak to dla Was wygląda, jeśli chodzi o poziom krycia. Myślę, że to jest całkiem fajna propozycja też na takie większe wyjścia, dlatego że
No, często się pojawiają takie pytania i ja też nieraz od, wiecie, gdzieś tam znajomych dostaję takie pytanie: ej, słuchaj, idę na wesele, idę na, nie wiem, komunię, chrzciny, po prostu na jakąś tam, wiecie, większą imprezę i chciałabym sobie kupić jakiś taki podkład właśnie mocniejszy, coś bardziej kryjącego niż sobie używam na co dzień do pracy, ale no nie chcę wydać, wiecie, 150 czy 200 zł. No i w takiej sytuacji myślę, że tutaj można by się skusić. Jedyne ale, jakie tutaj mi przychodzi, to, że mamy tylko i wyłącznie 3 kolory. On co prawda fajnie się też sprawdza w mieszaniu, bo ja go na co dzień nie używam solo, tak jak teraz, tylko mieszam go z czymś, co ma lżejsze krycie i z czymś, co jakby neutralizuje ten jego żółty ton. Więc ogólnie na co dzień mam to krycie mniejsze niż w tym momencie. No i mogę Wam od razu powiedzieć, że właśnie fajnie się miesza z innymi również lżejszymi podkładami. Więc jeśli go umieszacie z czymś, co powiedzmy przyciemni w razie czego ten podkład albo rozjaśni, no to być może uda się Wam właśnie utrafić kolor. Natomiast jeżeli chcecie wejść do sklepu, wziąć z półki, no to mamy do wyboru tylko i wyłącznie 3 kolory. Jeśli chodzi o kolor, to jeszcze taki jeden aspekt, który padł już na początku, czyli podkład oksyduje. Podkład ciemnieje, że tak powiem, upływem czasu. Oczywiście jakby to ciemnienie jest ograniczone, to nie jest tak, że to ciemnieje cały dzień. No tylko on po powiedzmy 5-10 minutach nie będzie wyglądał tak samo jak w pierwszej minucie po nałożeniu, ok? Jak Wam się będzie wydawało, że trochę zoksydował na twarzy, że troszkę ściemniał, to tak, to tak się dzieje i mam nadzieję, że to będzie widoczne w tej części, gdzie go nakładałam. Ogólnie uważam, że krycie jest bardzo porządne jak na markę drogeryjną, krycie jest bardzo porządne jak na tę cenę i uważam, że warto go sobie przetestować. Co prawda wiemy, że producent oferuje tutaj wiele właściwości takich pielęgnacyjnych i jakby super, że ktoś się stara też do produktu, do makijażu takie pielęgnacyjne smaczki przemycić. Natomiast no, pamiętajcie, że nie powierzajcie jakby całej pielęgnacji podkładowi, ok? Bo to jest jednak podkład mocniej kryjący, więc tutaj ważna na pewno będzie dla Was pielęgnacja i mocne też takie, wiecie, nawilżenie tej skóry przed jego nałożeniem, żeby nie było takiego jakiegoś, wiecie, poczucia bardziej intensywnego makijażu. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że zrecenzowałam dla Was ten podkład jakby maksymalnie, jeśli są jakieś aspekty, które nie zostały tutaj przeze mnie poruszone z jakiegoś powodu, to bardzo Was proszę o zostawienie zapytań w komentarzu, bardzo chętnie odpowiem. Jeśli testował ktoś z Was już ten podkład, to też proszę o info, jakie są Wasze opinie na ten temat, bo ja powiem szczerze, że całkiem się z nim polubiłam i chętnie jeszcze sprawdzę inne wersje kolorystyczne, żeby wiedzieć, co tutaj Liren nam zaoferowało. Jeśli podobał Wam się ten odcinek, to będę bardzo, bardzo wdzięczna, jeśli zostawicie kciuki w górę, jeśli, co zrobicie, zasubskrybujecie kanał i zostaniecie ze mną na kolejne filmy. Jeśli macie jakieś propozycje tego, co chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale, to również zapraszam Was do zostawienia informacji w komentarzach. Tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie. Do zobaczenia. Pa!